Przejdziemy do tych, co zasiadali w tych sumkach i komuterkach. Jak mam się wyzdajać, żeby jurorzy się nie czepiali? No, ja tak, jak się przysłuchiwała, jak tu Jan i Edward opowiadali o koniach, o sprzęcie i podkreślili to, że ten sprzęt ma podkreślić urodę konia. Tak? I teraz, jak mamy już uryktowane, gotowe sąki, kumoterki, zaprzągnione, piękne konie, no to trzeba też porządnie i sykownie się ubrać. A ze zawody odbywają się w zimie, no to trzeba ubrać się ciepło, tak? I mocno łobuć. I tutaj właśnie jak chodzi o chłopów, no to mamy takie trzy odmiany tych ubrań. Właśnie widzimy tutaj Edwarda w czarnej cudzie i chcę powiedzieć, że ta cucha przez wieki była no paradniejszym elementem góralskiego łodzienia. Potem dopiero białe cuchy ją troszeczkę wyparły, ale teraz widzimy, że one wracają do mody, że coraz częściej młodsi chłopcy korzystają z tego elementu ubioru. No i teraz jak mamy czarną cuchę, no to co na głowę? Tutok chłopy wyzdajały się w baranice. I rzeczywiście też to okrycie głowy teraz wraca do białego kozucha. No, nie syćka se mogli pozwolić na takie kozuchy. Janek tutaj jest pięknie wyzdajany. Białcański kozuch. I przed chwileczką usłyszała, że do tego najlepiej pasuje kapelus albo właśnie taka barankula. No, albo te copki, fiokierki, tak, syte właśnie ze skór baranik, nazywane też biskupkami, albo copkami z uskami. No i jest jedna wersja, no to białe cuchy. I w tych cuchach mogą się wyparadzić troszeczkę młodsi, kawalerzy, ale to jest zeniaci chłopi jak najbardziej. I tu to trzeba powiedzieć, że jak już ubiera się tą białą cuchę, to trzeba ubrać ją na serdok. Tak. Bo ona wtedy ładnie się układa, a i tyś, no, ten chłop ładnie, godnie się prezentuje. Nie zapinać ją pod garnem, tak. No, cuchę musi być tu fajnie napisane. Fajnie, tak. I ma być widać białą kosulę, ma być widać spinkę, ma być widać ten serdok. Tym bardziej, że no, jest to zima, czasami gruby mróz. Oprócz cuch, tego białego, białcańskiego kozucha, no, dużo chłopów ubiera właśnie kozuchy brązowe. To mają być chłopskie kozuchy, bez zdobień powinny być. Tak, no nieraz nicią, no tam krokiewka, tak. Można też ubrać sweter zrobiony z wełny, choć właśnie to dzierganie, plecenie pojawiło się na Podhalu dopiero w latach XX wieku. Tak, ale dzisiaj, no wiadomo, ubranie też góralskie się zmienia, także te swetry są jak najbardziej już akceptowane. Są też czarne bluzki. No i tutaj pojawiają się dyskusje, czy to jest tradycyjny element ubrania góralskiego, czy nie. Na tyle się już przyjemy, że jak ktoś właśnie pod serdok ubiera czarną bluzkę, no to tutaj nie mamy żadnych uwag ani zastrzeżeń. No i moi drodzy, teraz portki, no to wiadomo, z białego sukna, nie szukać tutaj żadnych takich siwych odmian, na nogi kapce.
No a jak w to kapcy nie ma, no to może ubrać te kyrpce, ale wtedy trzeba by było łonecki ze sukna. Pazdory nie odpadną z mrozu. Tak, dokładnie. A jak chodzi właśnie o nakrycie głowy, to jak patrzymy no, na te przedstawienia z XIX wieku, czy jak cytamy jakieś opracowania, no to podkreślali, że górol latem i zimą nosi kapelus. Ale mógł w zimie nosić kapelus, bo miał długie włosy. I te włosy go troszeczkę chroniły tak przed zimne. No i tutaj mam właśnie tkane rękawice damskie, ale tak naprawdę to były chłopskie rękawice, łapawice, nazywane te z lasowymi. I chcę powiedzieć, że teraz coraz więcej właśnie na Podhalu pojawia się osób, które takie rękawice kają na takich descukach i to jest wersja damska. Lekko, bardzo ładnie. Tak. No to chyba o ubraniu chłopskim telu. A łobabach, no to jak chodzi łobaby, to tu mamy wielkie bogactwo seleni, jakich odmian, wzorów, kolorów. Chłopy to nie w to, że gadają, że się już tym syćkim tracą. No ale właśnie to wymaga rzeczywiście namysłu i trzeba się dobrze zastanowić, co do tego ubrać. Weźmy na ten przykład spodnice. Mamy spodnice tybetowe w kwiatki, spodnice we wzory tureckie, mamy teraz spodnice farbanice albo farbowanice, jak niektórzy gadają. Ale są też spodnice jednokolorowe z taśmami, no i częściej właśnie starsze baby w takich spodnicach chodziły. Takim typowym elementem zimowego ubioru kobiet jest kozuch. I to kozuch krótki, usyty z wyprawionek, farbowanek na różne odcienie brązu skór, obwiedziony krajem czarnym barankiem, ozdobiony czerwonymi aplikacjami i drobnym haftem, takim kwiateczkowym. Do tego, tak jak powiedziałam, spodnica, można zarzucić sol, no i na nogi kapce, no albo kierpce, ale to już no, trzeba się liczyć z tym, że można rzeczywiście palicę odmrozić. No i teraz zostaje jeszcze głowa. Nie? Dziewczęta, a nawet już starce kobietki, no niechętnie zakładają na głowy smatki. No bo się tu już tak pięknie nie wyziero, nie wygląda. I dobrze, no tą smatkę można zarzucić wtedy tutok na kłozuch. Ale jak nie ubieram smatki, to muszę się porządnie ucesać. To jest strasznie ważne. Gładziutko zacesano, kobieta spleciony warkoc z tyłu albo upięto cuba. I rzeczywiście to ucesanie, w moim odczuciu, nadaje charakter i styl. Że to jest syćko utrzymane właśnie w takim kanonie tej tradycyjnej estetyki. No, chłopy nie radę widzą, jak się baby malują. Nie wiem, czy wy, jak się na to zapatrujecie, ale ja uważuję, że tak, taki delikatny makijaż jest dopuszczalny, tak, podkreślić chłopcą, tak, żeby były wyraźniejsze, czy bardzo skę, no tak, ale żeby nie przesadzić i żeby się za bardzo nie wykontrastować, bo to troszkę razi. No, mamy teraz sztuczne rzęsy. No one też podkreślają urodę. No i ja pamiętam, na Bukowinie zdarzyło się tak, że w takich sztucznych rzęsach porę dziewcząt było. No i tu zwrócili uwagę chłopy, nie ja. No ale ja sobie myślę tak, że jak już mamy sztuczne zęby, to sztuczne rzęsy też mogą być. Mamy też sztuczne paznokcie. Niech zebedą i no jak już są takie strasznie długie, albo w kolorach
nie wiem, seledynówek, to może właśnie dobrze ubrać takie łapawice i wtedy przykryć. Tak. Ale jeszcze jedna jest ważna. Ważny element babskiego łodzienia na zimę, odziewacka. Łodziewacka, tak. I rzeczywiście do niej starsze kobiety, ja pamiętam moją babcię, to zawsze zaruca w zimie tą łodziewackę, ale nawet jesienią też. I tak. Tu były te łodziewacki, te wełniane w krotę, no a były już te bogate barankule. Były ciemne, takie w ciemnych kolorach. Zielenie, brąz, czarno, no to dawniej przywozili z Austrii, ale potem w latach 20. zaczęto nawet produkować u nas w Łodzi. No i jeszcze dzieci. Ja muszę powiedzieć, że naprawdę z podziwem patrzę na rodziców, którzy biorą do tych sonek dzieci. I to często są takie malutkie, mają 2 roczki, 4, 5. No i teraz pojawia się taki problem, jak te dzieci ubrać. I ja troszeczkę inaczej patrzę właśnie na to ubranie dzieci, choć dzisiaj mamy już takie materiały jak sukienko, takie delikatne, maszynowe, jak tkaniny kożuchowe, z których można naprawdę usyć serdocki, kozuski, czy też nawet z tego sukienka cuchy. Natomiast jak chodzi o krycie głowy czy rąk, to nawet może to być taka copka kupiona w sklepie i no niechże ona będzie dopasowana przynajmniej kolorem, tak? I znowu nie różowe, nie czerwone i no w takim spokojnym, jasnym kolorze i to naprawdę wtedy nie razi. Bo jak dodam, każdy element i pięknie wyrektowany koń i sonki, kumoterki, ale te porządnie ubrani ludzie w tych sonkach tworzą całość, którą się ocenia. No i także jeszcze ważna rzecz też jest derka na koniec. Jak już złowiedziemy i te emocje wszystko łapadnie, czym się konia trzeba przykryć. Tak jest. No bo zejdzie nam pewnie do wysoracy, tam będziemy się urodzaj radzić. I ta derka też nie może być byle jako sepeli kot skupiony. I no ma być derka sukniano w krotę, zwykłą krotę, albo podwójną, albo nawet potrójną krotę. Kane powiedziały trzy kolory, był ciemny, jaśniejszy i heliasny. I ta krota się dzieliła. I wtedy też będziemy oceniać, co na pewno. I to było z wełny, i jak już te kapcy nie ma, bo te kierce, no to trzeba przykryć baranicą, co by zimno nie było. No. I ta baranica też nie może być byle jako. I no musi być na fajnie podszywce. Na podszywce. Też zrobionej w krotę, nie jakieś tam, albo w kolorze tapicerki w sągach. No tak. No, żeby to też był komplet. Żeby to tak i zagrało. Żeby to razem wszystko współgrał. A jak już w kolorze tapicerki w sągach, no to musi to być kolor bordowy, ciemnobordowy i wtedy fajnie to wszystko współgrał. I te derki też na konie i do sonek mogą być bez szczypku albo ze szczypkiem. I czym dłuższe strzępki, też będziemy to oceniać, fajnie, bo więcej to kosztowało zachodu, żeby utrzymać, bo te strzępki male jednak zjadały. Jak zarzucił na oparcie z tym fajnym. Tak, mają się pięknie kołysać na tym oparciu. No, i jak się był odrapany od deśla zadni, ten zadek w sąkach, zadni syt, no to też nie, bo wtedy troszkę przykryje. Przykryć, zamaskować. Zamaskować. Jak te strzępki mają fajne, to nie będziemy patrzeć, czy to tam jest przydarte, czy nie. A no co jeśli ten zarek był durknięty deślem? Także wszystko z umiarem, tak jest. Zadbane, wyczyszczone, tak żeby no, można było ucieszyć oko. Przede wszystkim nie jechać po to, żeby wygrać i no po to, żeby podtrzymać tradycję, podtrzymać, ucieszyć się, pokazać co ma się fajnego, a nikt nie jest nieomylny i tak samo my też się mylimy. Czasem ocenimy, jak patrzymy na to już z perspektywy czasu, można to było zrobić inaczej, ale musicie nam to wybaczyć, bo nikt ideałem nie jest. Nie się urodzą, rozmyśluje, że można było tak, a nie inaczej, ale właśnie to, co Edward powiedział, chodzi o zachowanie tradycji, ale to jest
po to, żeby się pokazać, ucieszyć sobą. Jechać do swojej uciechy, żeby do radości. Żeby tobie to sprawiało przyjemność. Nie rób, pamiętajcie, nie róbcie tego dla nikogo, ani loży, ani dla publiczności, dla nikogo. Róbcie to sami dla sobie, żebyście wyjechali, byli szczęśliwi, bo nie ma regionu, myślę, że na świecie, żeby w jednym miejscu tyle ludzi ubranych stylowo, znaczy w naszym stylu, nie to nawet akurat pogoda, ale stylowo, kuli zaprzągniętych i pojazdów zgromadził jakikolwiek region w jednym miejscu, w jednym czasie. Jest to fenomen na pewno na skalę światową. I oto to jest ważne, żeby my to trzymali i te komuterki mają to na celu też, żeby ta tradycja nie upadła, a jednak była pogłębiana i kontynuowana dalej, żeby my zostawili po sobie to, co było dziedziczyli po nas przodku. Oh,